Marina, napiszy mi na Miniony weekend upłynął w gminie Istebna pod znakiem koncertów i dobrej zabawy. A to za sprawą jubileuszowej, bo 25. edycji Dni Istebnej. Zabawa rozpoczęła się w sobotę 9 lipca. Sporo działo się również w niedzielę. Gościem niedzielnych wydarzeń była m.in. Beata Szydło, która wręczyła istebniańskie nowiecki, pierwsze regionalne stroje najmłodszym dzieciom. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że mogę wziąć udział w tak wspaniałej uroczystości, jaką za chwileczkę będziemy przeżywać, w której najmłodsi mieszkańcy gminy Istebna zostaną w tak szczególny sposób uhonorowani. Ja jestem niezwykle dumna, że mogę być na ziemi, na której tak bardzo ceni się wartości rodzinne, tradycje i to wszystko, co piękne i wspaniałe otrzymaliśmy w darze od naszych przodków. I to jest niezwykle ważne, Szanowni Państwo, abyśmy zawsze pamiętali, skąd jesteśmy, jakie są te wartości, które, dzięki którym nasza piękna ojczyzna może rozkwitać. I byśmy zawsze pamiętali, że siłą Polski, siłą Polaków jest rodzina. I trzeba o tą rodzinę dbać, trzeba się nią opiekować i ze wszystkich sił wspierać. Bo to jest największy skarb, jaki ma Polska. Rodzina. I te dzieci, które dzisiaj będą tutaj w tak szczególny sposób wyróżnione, myślę, że kiedyś już jako dorośli ludzie będą wspominać ten moment i będą dumni z tego, że właśnie tutaj, na tej pięknej ziemi, w swojej rodzinnej miejscowości otrzymali takie wyróżnienie i będą, wierzę w to głęboko, przekazywać kolejnym pokoleniom tę wspaniałą tradycję. W niedzielę 10 lipca wybrano także najpiękniejszą góralkę i górala. Jestem po prostu zszokowana tą całą sytuacją. Jeszcze emocje ze mnie totalnie nie spadły. Jestem pod wielkim wrażeniem. Chciałabym podziękować osobom, które mnie namówiły, bo sama z siebie bym chyba nie wzięła udziału w takim konkursie, bo bałabym się, że nie miałabym totalnie szans. A dzięki nim po prostu mnie tak zmotywowały te osoby i jestem im naprawdę wdzięczna. I chciałabym pozdrowić. W Twoim ręku znajduje się teraz taki specjalny kupon Agencji Grabowska Models, a kupon na kurs modelek. Wybierasz się? Myślę, że jeżeli taka opcja mi się po prostu trafiła, to warto z niej skorzystać. Jak sobie wyobrażasz życie modelki? Szczerze, nigdy na ten temat nie myślałam nawet, ponieważ życie modelki jest bardzo ciężkie. Z jednej strony jest mega fajne, ale wymaga też wiele poświęceń. Dlatego nie wiem, zobaczymy. Tomasz, jesteś jedynym wprawdzie kandydatem. Jak się czujesz jako najprzystojniejszy góral tutaj w Trójwsi? Najprzystojniejszy to nie wiem do końca, natomiast cieszę się z tego powodu, że mimo to, że nikogo nie było w tym konkursie, tylko ja, to i tak jestem zadowolony, bo jednak, można powiedzieć, pokazałem dość duży kawałek odwagi. Lecz z jednej strony znowu, gdybym wiedział inaczej, gdyby na pewno ktoś tu z Trójwsi startował w tym konkursie, to wątpię, żebym wygrał, bo wiedziałbym, jak tego człowieka tutaj znają i wiem, że taka osoba pokazałaby na pewno jeszcze więcej. Co mogę dodać? Dziękuję wszystkim organizatorom, dziękuję rodzicom, dziękuję i mistrz wszystkim, bo bez nich też by się to nie odbyło. Ty na co dzień tańczysz w zespole regionalnym Równica, śpiewasz. To chyba nie było w takim razie trudne wyjść na scenę i zaprezentować się, czy to jest coś innego? Różni się to tylko tym, że w Równicy jestem jednak już, idzie 12 rok. I tam, gdy wychodzę na scenę, teraz już tego stresu w ogóle nie czuję. Czuję się swobodnie przy wychodzeniu na scenę w tym zespole. Natomiast tutaj była to pierwsza taka rzecz, którą można porównać do modelingu, tak? Jeszcze w dodatku jedyny z mężczyzn, także Chciałbyś być modelem? Szczerze, nie do końca mnie to kręci, ale dużo ludzi twierdzi, że nadawałbym się do tego. I zabawa na dzień dzisiejszy.
Na razie zabawa. Generalnie też inne plany są, bo idę bardziej w stronę muzyki niż modelingu. Taki miałem zamiar, mam i będę miał. Natomiast no, jednak modeling jest też taką, można powiedzieć, najwidoczniej moją mocną stroną. Dać innym uczestniczkom, ponieważ dałem bardzo mocną konkurencję. Czyli nie było łatwo z nimi wygrać? Nie. Nie spodziewałam się totalnie, że wygram, bo były piękne, pięknie się prezentowały w strojach, także dziękuję dziewczyny. Same z siebie schną łzy, serce dojrzewa, zapala krew, coraz potężniej chce bić, nabiera wielkie rytm. Wtedy wie się, że warto żyć. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.